Dymy w Słowenii. Podsumowanie Mistrzostw Świata w lotach w planicy, sekcja Dzbany i Kozaki oraz Wasze pytania. Tymi tematami zajmiemy się dzisiaj w kolejnym Bez Narta Ni Rusz, a dzisiaj moi goście są jak zwykle zacni. Kuba Radziszewski z Perspektywy Skoczka. Siemanko, jak leci, witam wszystkich serdecznie. Michał Grzela, WP Sportowy Fakt. Dzień dobry, wieczór. I Wojtek Piela, ministrant, dokładniej z Weszło FM, kanał sportowy i tak dalej. Program wysokich lotów. Parafia zesłania Ducha Świętego. Witam serdecznie. Tak jest, tutaj pozdrawiam Adriana Kozioła, który chciał, żebym cię tak przedstawił, ale jak zwykle zapomniałem pod koniec. No ale to tam nieważne. Dobrze, że się przypomniałeś sam. Tak, konkurencja do mnie przyszła. Dzień dobry. Dobrze, zacznijmy najpierw od Mistrzostw Świata w lotach w planicy. My tak przejdziemy naturalnie do tego zajca i dymu w Słowenii. Zacznijmy najpierw od kwalifikacji, po których no, wydawało się, że mamy właśnie czterech faworytów od początku, czyli dokładniej tych czterech, co walczyło o medale, czyli Eisenbichler, Heiberg, Granerud i Geiger. A ja może najpierw tak nietypowo zapytam, nie uważacie, że ogólnie belka przez całe mistrzostwa była za niska? Może Kuba, bo akurat jako jedyny skacze z tego grona regularnie, znaczy wiem, że Wojtek też... Jeśli chodzi o belkę, to faktycznie mogła być troszeczkę wyżej, aczkolwiek pamiętamy o tym, że no już wcześniej dyskutowano o tym, że to też jakby zależy bardzo dużo od pory dnia i tak naprawdę nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale słyszałem z różnych źródeł, że tam podobno warunki termiczne, że to tam ma wpływ na gęstość powietrza, właśnie na to odległości u zawodników i tak dalej, i tak dalej. Ale zatrzymując się już przy samej belce startowej, no to rzeczywiście, ja bym parę tych długości podniósł. Mhm. Mimo wszystko. Wojtek? Znaczy, zastanawiam się, bo prawda jest taka, że w pewnym momencie miałem takie przeświadczenie, że ten poziom tych mistrzostw był bardzo, bardzo wysoki i może rekord świata nie był zagrożony, ale wydaje mi się, że to nie była kwestia tylko belki, ale bardziej trochę warunków, które były różne, a też tego momentu, w którym są skoczkowie, tak? No bo jednak mamy początek sezonu. Nigdy w historii tak się nie zdarzało, żeby w grudniu odbywały się zawody w lotach, albo no nigdy w tej nowożytnej historii, przynajmniej no te Mistrzostwa Świata, ich termin był wyjątkowy ze względu oczywiście na pandemię i może po prostu nie wszyscy są jeszcze w takiej genialnej formie, aby latać, nie wiem, 250 metrów, a i tak uważam, że skoki były długie i powtarzalne dla takich zawodników, jak choćby Eisenbichler, Granerud czy Geiger, no to ja sobie nie za bardzo przypominam jakąś ich słabszą próbę na tych mistrzostwach, a Heiberg podobnie, tak? Heiberg miał trochę słabsze skoki tam chyba w drugiej czy czwartej serii, ale no i tak były bardzo, bardzo dalekie. Tak samo jeśli chodzi o reprezentantów Polski, mam wrażenie, że oni nie wyglądali źle, poza tam pojedynczymi próbami, tam na przykład Kamil Stoch czy Dawid Kubacki, ten ostatni skok zwłaszcza, ale no Piotr Żyła był bardzo powtarzalny i też skakał w granicach tam 120 ponad metrów. Stękała to samo. To takie pozytywne zaskoczenie, myślę, największe tych mistrzostw. A i tak, no, no ostatecznie pozwoliło to zająć tylko miejsca pod koniec czołowej dziesiątki, więc no miło i tak się to wszystko oglądało i nie wiem, czy tutaj ta belka mogłaby pójść jeszcze wyżej. Na pewno mogłaby pójść wyżej dzisiaj w tym ostatnim skoku Karla Geigera, bo tutaj myślę, że też jeszcze o tym będziemy mówić, ale Stefan Kongacher trochę przeszarżował, przedobrzył, przekombinował, no i okazuje się, że gdyby tej belki nie obniżył, a Karl Geiger skakał tak jak Granerud z 11, to pewnie Niemcy by się dzisiaj cieszyli ze złota. No ale i tak mają powody do zadowolenia po tym weekendzie na pewno. Michał? Jeśli obniżyłbym dla kogoś belkę, to tylko dla pierwszych zawodników, ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że ta specyfika tego pandemicznego sezonu, jakby nie patrzeć, no sprawiła, że na początku listy startowej mieliśmy dosyć mocne nazwiska, chociażby Heiberg przecież jechał dość wcześnie, a w jakiej formie on jest, to doskonale sobie zdajemy, a ponadto trzeba pamiętać, jak wielokrotnie na mamutach mieliśmy sytuację, gdy zawodnicy bili swoje rekordy życiowe, jak na przykład Deschwanny, któregoś roku w planicy skoczył 230 metrów i potem nie kwalifikował się do konkursu, więc myślę, że uniknęliśmy też takich absurdów i koniec końców uważam, że ta 12-13 belka praktycznie dla wszystkich to było optymalne rozwiązanie. Do tego, tak jak powiedział Wojtek, naprawdę fajnie się to oglądało i poziom samych mistrzostw był po prostu bardzo wysoki. Mhm.
to ja uważam trochę właśnie, że te loty właśnie były troszkę za krótkie. Możliwe, że ta forma właśnie nie wpłynęła jakoś tak bardzo, że możliwe, że tam w marcu by latali dużo, dużo lepiej. Ja mam jednak lekki niedosyt. A co do kwalifikacji, no bo głównie ja się na nich skupię, no bo przejdziemy jeszcze do tych dwóch dni konkursowych. No to te kwalifikacje były tak naprawdę w stylu nie zdzbanić za bardzo, żeby się zakwalifikować, no bo ostatecznie tylko 5 skoczków nie kwalifikowało się do konkursu, no bo Szwajcarzy stali, że tak powiem, odsunięci, bo Hornszuk z koroną i tak dalej. Przepraszam, no tak naprawdę te skoki były bardzo równe i poza Marusiakiem, który klepał bóle od samego początku, tak naprawdę oglądaliśmy bardzo równy poziom między 185 metrem a 210 z paroma wyjątkami. No to takie, jest taka granica właśnie w tych odległościach, głównie oglądaliśmy te kwalifikacje. I tak zostało, no oczywiście Hajbek popisał się fantastycznym lotem na 242,5 metra, za co szacun, bo nie spodziewałem się, że złapie formę, chociaż do niego jeszcze mentalność nie taka, ale akurat za kwalifikację doceniam. Polacy też całkiem fajnie latali i tyle można, jeśli chodzi o czwartek, powiedzieć. Także przejdźmy już do, że tak powiem, pierwszej części Mistrzostw Świata w lotach, tej konkursowej. Pierwszą część w lotach wygrywał Geiger przed Granerudem i Eisenbichlerem. Jak się później okazało, to ta trójka zdobyła te medale. Hajbek był czwarty, później był Johansson, Sator i później tak dalej, i tak dalej. No cóż, Niemcy i Norwegowie pokazali się z całkiem niezłej dyspozycji. Jakie macie wy wrażenia, jakie mieliście wrażenie po pierwszym dniu Mistrzostw Świata w lotach? Może Michał? Ja zacznę od tego, że tak naprawdę ten pierwszy dzień uświadomił nas, że upadł gdzieś ten mit urodzonych lotników, bo i Geiger, i Granerud w przeszłości to raczej nie byli zawodnicy, którzy błyszczeli na tego typu obiektach. Geiger nawet nie stał tam na podium, a Granerud był w najlepszym swoim konkursie na Mamucie na 8 miejscu. Poza tym tak naprawdę, jeśli już się skupimy na samej planicy, to Norweg robił tam jakieś katastrofalne wyniki, jak to sprawdzałem. I tak zastanawiałem się przed startem mistrzostw, czy nie będziemy mieli tutaj do czynienia z kazusem Jakuba Jandy, który, jak doskonale wiemy, 15 lat temu nie potrafił nawet bardzo dobrej formy przełożyć na skocznie Mamucie. Okazało się, że te moje podejrzenia były zupełnie sprzeczne ze stanem faktycznym i zarówno Granerud, jak i Geiger tak naprawdę stworzyli super widowisko od pierwszego dnia, bo myślę, że każdy z nas chciał obejrzeć emocjonującą walkę, tego naprawdę nie zabrakło. To, że oni zostali na tych samych pozycjach na koniec, które były też po pierwszej serii, to ma w tym momencie gdzieś drugorzędne znaczenie i naprawdę ja chylę czoła zarówno przed Granerudem, jak i Geigerem, bo naprawdę te skoki były na wysokim poziomie już od tej pierwszej serii. No i tak jak już wspomniałem, sam fakt, że oni gdzieś nie to, że przezwyciężyli, ale po prostu odnaleźli się znakomicie w planicy, naprawdę świadczy po pierwsze o ich formie, po drugie o klasie trenerów i po trzecie po prostu o klasie samych zawodników. Kuba. Co do pierwszego dnia, no to muszę przyznać, że byłem naprawdę zaskoczony, dlatego że cały czas się mówiło gdzieś o tej trójce, albo właściwie nawet czwórce, Granerud, Eisenbichler, Hajbek i być może Johansson. Faktycznie Karl Geiger gdzieś się pojawiał, ale to bardziej właśnie na pozycji gdzieś w dalszej części pierwszej dziesiątki. Natomiast jeżeli mamy sytuację, że Karl Geiger, który no nie słynął nigdy jako lotnik, no powiedzmy sobie też wprawdzie w oczy, że jego technika lotu nie jest charakterystyczna dla skoczni do lotów narciarskich, prawda? Już tutaj bardziej bym wskazywał, tak analizując sobie wszystkie skoki konkursowe, właśnie Graneruda, czy też resztę Norwegów, jak chociażby Roberta Johanssona. Dlatego Karl Geiger naprawdę in plus bardzo mnie zaskoczył. Co do Norwegów, bardzo mnie zawiódł gdzieś Daniel André Tande, mimo tego, że jego skoki nie były złe. To mimo wszystko, jak się patrzyło na kwalifikacje, na te serie próbne, to wydawało mi się, że tandem będzie o wiele, wiele wyżej. No i tak samo gdzieś po cichu liczyłem, że może faktycznie ten Robert Johansson tam nieco mocniej zaatakuje. Wiadomo, te jego skoki były bardzo dobre, bo obydwa rezultaty powyżej 220 metrów. Ale jednak pamiętamy, że Johansson przecież no, potrafił skoczyć te 250 metrów na letalnicy. Dzierżył także przez chwilę rekord świata w lotach. No więc no, mimo wszystko gdzieś po cichu na niego liczyłem, że może on tutaj zaatakuje. Co do samych Polaków, no to też muszę przyznać, że te skoki były naprawdę dobre, w miarę stabilne.
ale no jak widać poprzeczka była bardzo wysoko postawiona i no gdzieś tam brakowało tych metrów, mimo wszystko. Wojtek. Czy ja bym powiedział tak, że no pierwszy dzień, no to przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że będzie bardzo trudno. Medal indywidualny, ja powiem szczerze, że już właściwie no przestałem się łudzić, tak, bo wiedziałem, że no tutaj Eisenbichler, Granerud i Geiger to jest jakiś poziom kosmiczny i też ta przewaga punktowa jednak była duża. Tam by musiało się zdarzyć wiele różnych czynników i trochę taki cud narciarski. No nasi by musieli skakać bardzo daleko, gdzieś w granicach 240 metrów, a jednak aż tak dobrze nie byli. No a dodatkowo Eisenbichler czy Granerud i cała ta reszta musiałaby, nie wiem, w jednym skoku co najmniej spaść, może nie na bóle, ale gdzieś osiągnąć 190 metr czy 200. No okazuje się, że takie rzeczy, no to można sobie gdzieś tam marzyć, pragnąć, ale to tylko w bajkach dla dzieci. No i Kamil Stoch trochę zawiódł jednak, mam wrażenie, bo upatrywano w nim chyba takiego zawodnika, no, który może skończyć najwyżej z reprezentantów Polski. Taka była powszechna opinia. Wiemy też, ile było porównań Kamila Stocha do Matiego Nykänena, że jeżeli uda się mu zdobyć Mistrzostwo Świata w lotach, no to już zdobędzie wszystko, podobnie jak słynny Finn. Też w tle dźwięczą cały czas te rytmy mocne, które Kamil Stoch wybijał pod koniec tamtego przerwanego sezonu, kiedy no w Norwegii prezentował znakomitą formę i wydawało się, że jeżeli sezon uda się doprowadzić do końca, to w Planicy też będzie głównym faworytem. Zresztą też takie słowa wypowiedział Wojciech Fortuna, nasz mistrz olimpijski z Sapporo, który stwierdził, że no gdyby mistrzostwa odbywały się w marcu, to według niego Kamil Stoch by zdobył złoty medal. Jestem się w stanie gdzieś pod tym, myślę, podpisać, bo był w zdecydowanie lepszej formie niż jest teraz. No a tak jeszcze też na chwilkę wracając do tego czwartku, no to nie powiedzieliśmy jednej ważnej rzeczy, a jednak to był duży temat jeszcze wtedy też w panicy i w piątek jeszcze też trochę o tym przybąkiwano, bo była szansa na występ tego zawodnika w konkursie drużynowym, czyli ta kontuzja Stefana Krafta, tak, gdzie wszyscy się zastanawiali, co będzie z Austriakami po tej przerwie spowodowanej koronawirusem. Okazało się, że Hajbek skakał wyśmienicie, otarł się o medal indywidualny. Kraft też w tym jednym skoku treningowym no, wystrzelił chyba 235 metrów. No i strasznie pechowy początek sezonu dla obrońcy Krzysztofowej Kuli, no bo jak nie COVID, plecy. No i tutaj też jego brak, uważam, był odczuwalny w tych zawodach. No nie wiem, czy by dołączył do tej kosmicznej czwórki, no ale skoro Hajbekowi się udało, to czemu nie Kraftowi, tak? No to koczek, który jeszcze lepszy poziom prezentował w ostatnich latach, więc może zamiast wielkiej czwórki mielibyśmy wielką piątkę, też już w piątek, ale tak no wracając do tego piątku, no to Kamil Stoch na pewno zawiódł, pokazuje, że ta jego forma nie jest aż taka stabilna w tym sezonie, no bo jak sobie spojrzymy też na zawody w Rudze czy w Wiśle, tak jak on występował, no to zdarzają mu się skoki wybitne, ale częściej na treningach czy w kwalifikacjach, a jednak w zawodach też jest nieźle, ale już jest słabiej. Często mówi się o tym, że on ma problem z wyjściem z progu, no i przede wszystkim z pozycją dojazdową, tak? On tam w tym pierwszym skoku, którym osiągnął ledwie ponad 200 metrów, miał chyba tylko trzech zawodników czy czterech miało gorszy wynik na progu, gorszą prędkość i od Geigera to chyba było z 1,5 kilometra wolniej, więc no to jednak się przekłada później na odległość. Oczywiście jest to wielki mistrz i skoczek, który już nic nikomu nie musi udowadniać, ale mam wrażenie, że z tą stabilnością formy u niego jest teraz średnio i choćby Piotr Żyła wygląda pod tym kątem lepiej, co też na tych mistrzostwach świata w lotach pokazał. Kraft nawet tam w tym treningu 239 metrów skoczył, no tak. No, no czyli chyba nawet lepiej, no tak, właśnie. Tak, on tam fantastyczne lody dowalił. Co do jeszcze Krafta, no to można przyznać, że ma godnego konkurenta, jeśli chodzi o pechowca tego sezonu, bo skoro już wróciłeś do tego czwartku, no to pamiętajmy też o Filipie Szakali, który został zdyskwalifikowany. Także tutaj akurat konkurencja... No tak, ale wiadomo, że... Sportowo wiadomo, że... By... No. Ja się obawiam, że Stefan Kraft nie wie, kim jest Filip Szakala, więc... Wiecie. Tak, no sportowo Kraft go przebija, wiadomo, ale w kwestii pecha to myślę, że Filip Szakala ma coś w stylu Hold My Beer, no. No trudno, co do... Do Grafki też trochę, nie? Władimir do Grafki, prawda? Bo on też trochę tak nie ze swojej winy nie mógł wystartować, więc... No tak,
Tak jest, jedyny niestety przedstawiciel bułgarskich skoków i pewnie w przyszłości ta Bułgaria zniknie. A co do jeszcze piątkowego konkursu, to piątkowych dwóch serii, to przyznam, że akurat ten piątek się najprzyjemniej oglądał, przynajmniej z mojej perspektywy. Te loty były w miarę niezłe, tam mieliśmy też wiatr pod narty, czego już potem w weekend nie ujrzeliśmy. Bardzo dobre loty Hajbeka, Jewgenij Klimow, fantastyczny pierwszy lot, naprawdę się nie spodziewam, że on będzie w top 3 po pierwszej serii. Równo Polacy, zawiedmy Kamil Stoch, no niestety on ma te pierwsze skoki bardzo słabe i musi tam popracować, mam nadzieję, że na turniej czterech skoczni to będzie wyglądało nieco lepiej. Przede wszystkim Andrzej Stękała też bardzo dobrze sobie radził, zarówno w pierwszym dniu, jak i w pozostałych. I na plus też ci wszyscy maruderzy, że tak powiem, no bo ja tym mniejszym nacjom zdecydowanie kibicuję. Ucieszył mnie Matthew Soukup w drugiej serii, Giovanni Bresadola, RT Aigro oczywiście, no Mackenzie Boyd-Klaus to akurat wydawało mi się, że to było pewne. No i przede wszystkim też Rosjanie całkiem nieźle się pokazali na tych mistrzostwach. Szkoda, że Sadriejew i Mańkow skończyli przygodę na pierwszej serii, bo naprawdę brakowało niewiele. No i jeśli miałbym wybierać nację, która zawiodła zdecydowanie podczas tego pierwszego dnia, to Słowenia. I tutaj przechodzimy do kolejnego tematu, no bo mamy dymy. Mamy dymy, ponieważ Timi Zajc no, napisał takiego szczerego posta, że no, słoweńskie skoki są w dupie ogólnie, że Goras Bertoncy to jest amator, że ja to tam nie mam czego szukać. Później tam Słoweńska Federacja go zawiesiła i nie dała mu sobie poskakać w dwóch pozostałych seriach. Później się okazało, że Bertoncel odszedł z stanowiska trenera Słowenii, a później jeszcze weszła informacja, że Timi Zajc ma spotkanie z adwokatem, także no tutaj naprawdę rodzi nam się bardzo ciekawa saga i mam szczerze mówiąc, mam do was właśnie takie pytanie, po której stronie właśnie jesteście, czy bardziej strona taka federacyjna, trenerska, czy właśnie strona zawodnika, czyli w tym przypadku Timiego Zajca, no bo on tę wojnę zaczął z Kuba, zaczynasz, bo akurat się wyrwałeś. Tak ogólnie patrząc na tą sytuację, to przypomina mi się jeszcze sprzed kilku lat sytuacja przecież z polskim zawodnikiem, który wystąpił w programie Uwaga. Nie muszę tutaj wspominać, kto to jest. Jan Z. Tak, dokładnie. Jan Z, że tak powiem, współczuję mu nazwiska w tych czasach, no ale... Ziobro, nie, przestań mi Małysza prześladować. Na przykład. Co do samego podejścia z Słoweńskiego Związku Narciarskiego, ja też tak do końca nie chciałbym się tutaj wypowiadać, ponieważ no, nie do końca znam jakby te metody trenerskie tam po ich linii, tak samo nie wiedziałem też, jak wygląda relacja na linii trener-zawodnik, ale tak patrząc z perspektywy czasu, no to wydaje mi się, że jeżeli już miałbym obrać tutaj którąś ze stron, to raczej stanąłbym po stronie Timiego Zajca, dlatego że no jestem gdzieś w stanie uwierzyć, że ten sztab trenerski nie do końca się przykładał do zadania, jakie im postawiono, na tyle, na ile mogliby się przyłożyć. No cóż, no tak naprawdę patrząc jeszcze z perspektywy czasu, było wielu znakomitych zawodników w reprezentacji Słowenii, chociażby, tym bardziej jeśli chodzi o loty narciarskie, na przykład Jurij Tepesz, czy też Peter Preutz. Sami pamiętamy, w jakiej dyspozycji kiedyś był Peter Preutz, tam chyba przed 4 laty dokładnie, a jak to wygląda obecnie teraz. Tak samo jak wyglądały skoki chociażby jego młodszego brata Domena, za czasów, powiedzmy, Gorana Janusa, a za czasów Gorazda Bertoncelliego. Tutaj jest też również duża różnica, więc tak naprawdę to tak wstępnie obrałbym jednak stronę Timiego Zajca. Mm-hmm, tak, ja tutaj dodam, że dla mnie najlepszym lotnikiem jest Rok Justin, ponieważ on kocha swój kraj Słowenię. Ale dobrze, Michał teraz. Mi tutaj się ciśnie na usta w tej chwili takie zdanie, nie szkaluj Janusa swego, bo możesz mieć gorszego. I jak widać, to się doskonale sprawdziło. Ja uważam, że Zajc tego nie napisał bez przyczyny. A do tego musimy pamiętać, że tak naprawdę wydaje mi się, że on nie prezentuje tylko i wyłącznie gdzieś swojej linii, swojej narracji. A tak naprawdę był po prostu najodważniejszym ze Słoweńców, który miał śmiałość gdzieś te słowa napisać w mediach społecznościowych i to na pewno musimy brać pod uwagę, dlatego jestem po jego stronie i też myślę, że cała ta sytuacja, cała ta inba ze Słoweńcami to było typowe skakanie na zwolnienie trenera, jakkolwiek by to nie brzmiało. Gdzieś tutaj
ta piłkarska nomenklatura nam się udziela, ale no nie sposób tego w tym momencie nie porównywać, dlatego że naprawdę sytuacje są bliźniaczo podobne i myślę, że w kolejnych tygodniach czegoś się jeszcze dowiemy, ale no pierwszy tak naprawdę punkt, którego Słoweńcy chcieli dopiąć, czy chcieli po prostu zorganizować w tym momencie kadrę na nowo, no to już jakiś pewien punkt wyjścia mają i w postaci nowego trenera, na razie tymczasowego, czy kogoś innego tam wprowadzą, no to zobaczymy w nadchodzących tygodniach. Panie Wojtka, to może ja w takim razie się wypowiem. No co do Timiego Zajca, no to ja uważam, że ja tutaj trochę stanę w stronie to zależy, bo mam wrażenie, że trochę Timi Zajc przesadza. Ja nie znam no, oczywiście sytuacji od kuchni, bo ja nie jestem Słoweńcem, absolutnie. Natomiast mi się wydaje, że trochę Timi Zajc przesadza, bo tutaj uważam, że za bardzo się poczuł takim liderem kadry, jakby to on miał takie pierwsze zdanie i w ogóle. Wydaje mi się, że no tak trochę soduwa mu uderzyła do głowy. Co do kadry słoweńskiej, to ona jest dla mnie fenomenem. Z tego względu, że no jakby nie patrzeć, mają bardzo dużo talentów, mają świetne obiekty nowoczesne, czy to Krań, czy to Planica, no czy to Ljubno, no to są skocznie akurat zadbane, często odwiedzające Puchar Świata, Puchar Kontynentalny, Letni Puchar i tak dalej, no mają na czym skakać, mają te talenty, natomiast ja mam wrażenie, że tam problem tkwi właśnie trochę w szkoleniu i trochę w głowie, bo tych juniorów mają naprawdę utalentowanych, a później tam głowa nie dociera i później to już widzimy efekty właśnie wiele zmarnowanych talentów, albo po prostu ci Słoweńcy za późno odpalają i myślę, że tam przede wszystkim leży problem słoweńskich skoczków, ale jeśli chodzi o dramę, no to czekam na kolejne odcinki, bo nie ukrywam, jem popcorn. Dobrze. Nie wiem, czy Wojtek jest, to jeżeli go nie ma... Jestem chyba, jest... tak? Słyszymy się? Teraz się słyszymy, także oddam ci głos. Dramat. No to dobrze. Dobrze. Może słuchają nas w Słoweńskim Związku i ktoś położył łapę na łącze po prostu na chwilę. I... Możliwe. I dlatego, ale no to na pewno taka historia, która jest ewenementem, bo w piłce nożnej kiedyś tak było, że Henryka Kerczaka zwolniono w trakcie Mistrzostw Świata w 98 roku. Prowadził jakąś afrykańską reprezentację, już nie pamiętam dokładnie jaka to była, bo on tam kilka prowadził, ale do tego mundialu nie dociągnął do końca. A tutaj de facto zwolniono, czy trener sam odszedł w trakcie w ogóle trwania konkursu, tak? No to trochę tak jakby po pierwszej połowie zmienić trenera, albo żeby on odszedł w piłce nożnej, na kuriozum kompletnej. I to też pokazuje kruchość tych autorytetów i ludzi, którzy powinni być odpowiedzialni za skoki w Słowenii, no bo jeżeli wpis na Instagramie jednego zawodnika, no bardzo utalentowanego, ale też cały czas młodego, jest w stanie wywołać taką lawinę, no to chyba Gorazd Bertoncel nie cieszył się już wcześniej większym autorytetem i pytanie, czy nie można było tej sytuacji jakoś dusić w zarodku, bo ja też słyszałem, że to już zaczęło się pod koniec tamtego sezonu, już na wiosnę były takie rozmowy, czy nie lepiej byłoby, to Timi Zajc te rozmowy prowadził, że może on chciałby trenować indywidualnie w jakiś inny sposób z innym trenerem i Bertoncel nie chciał się na to zgodzić, twierdząc, że i tak ostatecznie no, cała odpowiedzialność na niego, no bo to on prowadzi kadrę, więc chce go mieć u siebie. No i ten Timi Zajc nie do końca był w stanie się z tym pogodzić, a wyniki go nie broniły, powiedzmy sobie szczerze, bo no, słoweńska kadra zaawansowała regres względem tego, co było za Gona Janusa. No i to nie jest akurat w kontekście Timiego Zajca, tego nie mówię, no bo Timi Zajc zagrał, jeszcze był tylko juniorem, a za Bertoncela już zaliczył ten jeden udany sezon, kiedy wygrał przecież raz zawody nawet w Pucharu Świata w Oberstdorfie, zresztą na lotach, więc to pokazywało, że on miał potencjał zdecydowanie większy niż to pokazywało na tych mistrzostwach. Ale Per Prefs na przykład, ja się zastanawiam, co się z tym zawodnikiem stało, że on aż tak strasznie zjechał z formą od czasu, kiedy zdobył Puchar Świata i to w taki imponujący sposób. Domen też bardzo zrobił. No, Angela Nisza, może to jest jeden z wielu pozytywnych, bo w tym konkursie drużyną dzisiaj i to jest taki mecz, który chyba zrobił postęp w tych dwóch ostatnich sezonów, ale reszta nie daje rady i no na pewno Słoweńcy swojego potencjału nie wykorzystują, nie znam też oczywiście do końca sytuacji, jak to wygląda w środku, ale no
sam prezes pewnie tego związku też się musi nad sobą zastanowić, jeżeli doprowadzi do takiej sytuacji, bo to nie jest tak, że Bertoncelli jest tylko winny, tylko no, jeżeli go cały czas trzymałeś i mimo tego, że tam w kadrze się gotowało, no to też ten prezes musi wziąć na siebie ten wizerunkowy kryzys, no bo jak ja sobie wyobrażam, jakby była sytuacja hipotetyczna w Polsce podobna, że nie wiem, no pisze Dawid Kubacki czy Piotr Żyła na Instagramie, że nie wiem, nie, ten Doleżal, to weźcie go wymieńcie, no to nie dość, ten Doleżal mógłby odejść, to pewnie no też i prezes Steiner byłby grillowany, nie wiem, nie wiadomo jak, przez te media i wszystko, no więc no jest to jakieś kuriozum kompletne, no i ciekawe tylko, co będzie dalej. Z tego, co słyszałem, słoweńscy kibice chcieliby powrotu Gorana Janusa. Nie dziwię się specjalnie, ale problem polega na tym, że Goran Janus prowadzi teraz słoweńską kadrę kombinatorów norweskich, którzy siedzą w Stanach Zjednoczonych na kwarantannie, bo pojechali na jakieś zawody, złapali koronawirusa, więc tak do 21 grudnia to on teoretycznie chyba nie może wyjechać stamtąd, no ale wiemy, jak to wygląda w praktyce. Sandro Petile też miał siedzieć w obwodzie Swierdłowskim, a jednak wrócił do domu i co prawda w planicy go nie było, no ale z tego, co tam można było gdzieś wyczytać, no to zarządzał zawodami już nie z Rosji, tylko od siebie z domu, więc no może jakoś tam uda się, żeby ten Janus jednak specjalnym samolotem wrócił szybciej i zaczął ratować słoweńskie skoki. Tak. Jeśli mógłbym coś jeszcze dodać na koniec odnośnie tej sytuacji, to przypomniała mi się jeszcze jedna sytuacja związana z reprezentacją Włoch. Przecież pamiętamy, że bardzo podobne podejście miał Davide Bresadola co do trybu szkoleniowego Łukasza Kruczka. Przecież tam swego czasu też było bardzo głośno we włoskiej kadrze, że Łukasz Kruczek totalnie nie potrafi się porozumieć z tymi zawodnikami i oni tak samo nie byli zadowoleni ze współpracy. Gdzie tak naprawdę Łukasz Kruczek cały czas tylko gdzieś tam gloryfikował postawę Alexa Insama. Bardzo, bardzo głośno było o tym, jak się ludzie pytali, kogo by wskazał we włoskiej kadrze na takiego, że tak powiem, kapitana drużyny, to zawsze mówił głośno tak, Alex Insam, że ten chłopak ma predyspozycję do tego, żeby być wielką gwiazdą w świecie skoków. A tak naprawdę nie patrzył na reprezentację jako na całość, tylko na jednego zawodnika, czyli mniej więcej coś takiego, jak było za czasów Adama Małysza, kiedy była tam Małyszomania i tak naprawdę u nas był tylko jeden zawodnik, który się wybijał ponad resztę, to Łukasz Kruczek miał bardzo podobny tryb szkoleniowy u Włochów. Stąd się później wzięły różne perturbacje. Tak, co do jeszcze Janusa, to trochę sytuacja mi przypomina tego chłopaka z tego mema, co mówi, że tam, załóżmy, że ten chłopak mówi po słoweńsku i że tam, Goras, potrzebujemy cię w naszym składzie. To tak ta sytuacja w tym momencie wygląda. Właśnie. No i przejdźmy do soboty. Sobota wyjaśniła nam mistrza Karla Geigera przed Granerudem i Eisenbichlerem. To spytam was od razu o wasze wrażenia z tych dwóch ostatnich serii konkursowych. W końcu dwóch, a nie jednej na przykład. No może najpierw Michał. Ja nie będę ukrywał, że przede wszystkim w trakcie soboty to czekałem na skoki właśnie tej czwórki, którą już tutaj wymienialiśmy, czyli Heibecka, Eisenbichlera, Graneruda i Geigera. I może zacznę od tego pierwszego. No wyszło po raz kolejny, że Austriak jest nieprzygotowany mentalnie, bo tak naprawdę tylko gdy pojawiła się jakakolwiek szansa na to, żeby zdobyć ten medal, pierwszy medal indywidualny, bo pamiętajmy o tym, że ani on nie ma medalu Igrzysk Olimpijskich, ani nie ma medalu Mistrzostw Świata, no ale niestety, no Heibecka i tym razem zawiódł samego siebie, zawiódł swoich kibiców, bo tak naprawdę wsiadł na belkę, zrobiła się z chłopa galareta. No i ten skok w czwartej serii był po prostu bardzo słaby, zresztą w drugiej serii, jeszcze tej piątkowej, również mu się przytrafił klops, no bo to była dziewiąta nota, która okazała się tak naprawdę kluczowa w kontekście ostatecznych rozstrzygnięć w planicy. Ja myślę, że Heibecka albo nie jest świadomy tego, że ten problem tak naprawdę zamyka mu drogę do jakichkolwiek większych sukcesów, albo ta praca z psychologami, praca nad kwestiami mentalnymi po prostu nie przynosi żadnych efektów. Ja uważam, że to jest zawodnik zmarnowany przez Austriaków, jeśli chodzi o sam potencjał ludzki, bo może nie byłby poziom Stefana Krafta, natomiast moim zdaniem Heibecka na pewno miał potencjał na to, żeby zdobywać medale na imprezach mistrzowskich, no i na koniec kariery mieć kilka zwycięstw i może drugie miejsce w turnieju czterech skoczni, no nikt o tym nie będzie pamiętał, nie oszukujmy się. Zwłaszcza wyżej wspomnianego przeze mnie Krafta. No ale zostawmy już tego Heibecka, nie będziemy się nad nim pastwić, chociaż może jeszcze do tego wrócimy, ale no to już z waszej inicjatywy.
Jeśli natomiast chodzi o pozostałą trójkę, no dla mnie kosmos, tak jak tutaj zresztą Wojtek mówił, ten poziom był świetny, no i kapitalnie się to oglądało, bo tak naprawdę przez chwilę nawet mogliśmy tutaj mówić o walce czterech zawodników, potem to się podzieliło na takie dwa obozy, czyli Heiberg i Eisenbichler o brąz, no i grany Rudi Geiger o złoto, a sam fakt, że po 8 skokach dwójkę Geiger, Granerud podzieliło pół punktu, no to było coś niesamowitego. No ja żałowałem osobiście, że gdzieś te noty się inaczej nie ułożyły i nie mieliśmy dwóch złotych medalistów, bo uważam, że gdzieś tak naprawdę tą swoją postawą obaj na to najwyższe miejsce na podium zasłużyli. Kuba? Jeśli chodzi o ten drugi dzień, no to szczerze mówiąc gdzieś bardziej liczyłem mimo wszystko na Polaków. Myślałem, że po tym pierwszym dniu gdzieś tam te konsultacje z trenerem zostaną uwzględnione, że może jakieś poprawki zostaną wniesione i tak, no szczerze mówiąc bardzo oczekiwałem tego, że pojawi się skok gdzieś może powyżej 230 metrów u któregoś z reprezentantów. No mimo wszystko z jednej strony mam pewien niedosyt, a z drugiej strony też nie powinienem narzekać, dlatego że oni cały czas gdzieś oddawali te skoki powyżej 220 metrów, przynajmniej chodzi mi tutaj o Piotrka Żyłę i o Kamila Stocha, więc jest to dobry poziom, ale to jest tak jak już mówiłem wcześniej, że mimo wszystko brakowało im metrów gdzieś do tej czołówki. Przede wszystkim tak, trochę tutaj się podciągnął Halvor Egner Granerud, tym bardziej odległościowo, bo widzieliśmy tutaj i rezultat 243 metry i 239 metrów, więc to są naprawdę bardzo już wyśrubowane odległości. Eisenbichler także pokazał się z bardzo dobrej strony. No i przede wszystkim chciałbym też tutaj pochwalić zarówno za pierwszy, jak i za drugi dzień Yuki Esato, bo tutaj przecież nie mówiliśmy o tym zawodniku. A tak naprawdę on w każdej próbie osiągał rezultat powyżej 220 metrów. No nie schodził poniżej tych odległości. W ostatnich dwóch seriach miał 228-229. Także ja też odczuwałem właśnie pewnego rodzaju napięcie, bo gdzieś liczyłem po cichu, że może ten Eisenbichler tam przyatakuje, że może ten Granerud, no bo to oni jednak już wielokrotnie pokazywali, że potrafią skakać na skoczni mamuciej. Przecież Markus Eisenbichler, rekord życiowy 248 metrów. No i tak po cichu liczyłem gdzieś, że ten Karl Geiger może nie wytrzymać, a stało się jak stało. Wojtek? No ja na dwie rzeczy bym zwrócił uwagę. Oczywiście to, co mówicie, to wszystko... Wszystko prawda i no te nazwiska, które padają najczęściej, czyli Geiger, Granerud, Eisenbichler, Heiberg, to no, zasługują na duży splendor, bo to wielka czwórka, która odjechała reszcie, ale no, żeby się nie powtarzać, no to też kilka ciepłych słów chciałbym skierować w stronę Jewginii Jaklimowa, bo myślę, że to zawodnik, no, który może nie zaskoczył aż tak jak Andrzej Stękała, no bo Klimow wcześniej zdarzało mu się, że pokazywał wysoki potencjał, nawet przecież wygrał kiedyś zawody Pucharu Świata, ale myślę, że jakby ktoś przed tymi zawodami powiedział, że Klimow skończy w dziesiątce, to też zostałby wzięty raczej za obłąkanego, a on zaczął w ogóle od trzeciego miejsca przecież, tak, więc wydawało się, że może powalczyć o jeszcze coś więcej, może tutaj też ta psychika zaważyła w tym drugim skoku, jeszcze wracając do piątku, no bo ten drugi skok jego był zdecydowanie najsłabszy wtedy. 20 nota już tego drugiego dnia skakał na naprawdę dobrym, przyzwoitym poziomie, no bo 222,5 i 220 metrów, no to są bardzo, bardzo dobre rezultaty i tutaj no taki jeden z niewielu pozytywów w ostatnim czasie dla rosyjskich skoków, no to ten wynik Klimowa na Mistrzostwach Świata w lotach i ciekawe, czy będzie w stanie w sezonie chociaż jeszcze tak więcej niż ze dwa razy się załapać do dziesiątki w Pucharze Świata. No a druga rzecz, no to cały czas te wątpliwości przy ocenach sędziowskich i myślę, że te Mistrzostwa Świata w lotach mogą być takim turniejem, takim wydarzeniem, które przyspieszy dyskusję o czymś takim jak wprowadzenie skokowego VAR-u, prawda, bo pamiętamy też, co się działo w piątek, w sobotę już trochę mniej, ale no było dużo takich przykładów gęstej mgły w tych Mistrzostwach Świata w lotach, no i zastanawialiśmy się, jak ci
sędziowie będą w stanie rzetelnie oceniać te wyniki, tam siedząc na wieży sędziowskiej, gdzie tego widoku i podglądu dobrego nie ma. Bardzo, bardzo krótki jest ich czas reakcji na podjęcie decyzji, na wystawienie oceny, więc często robią to na tak zwanego czuja, a później, jak się okazuje, oglądamy powtórki i się zastanawiamy, dlaczego Hajbek miał takie noty za lądowanie, a ktoś, kto wylądował ładniej, miał niższe. Na przykład dzisiaj też Eisenbichler, tak, w konkursie drużynowym, bo uważam, że jednym ze skoków miał te noty zawyżone i myślę, że to by wszystkim wyszło na dobre, gdyby ci sędziowie mogli nawet, nie wiem, 10 czy 15 sekund później wystawić tę ocenę, ale mogliby sobie chociaż z jedną powtórkę czy dwie obejrzeć przed wciśnięciem guzika, bo to po prostu będzie bardziej rzetelne i nie będzie aż takiej loterii, bo to każdy to widzi. Wszyscy to widzą, no jak wchodzimy na Twittera czy na inne fora internetowe, no to niemal w trakcie trwania każdych zawodów są pytania, a czemu ten dostał tyle, a czemu ten dostał tyle, no i potem co, no, nawet ci sędziowie czy trenerzy muszą rozłożyć ręce, przecież Michał Doleżał też mówił o tym po pierwszym dniu, że już nie chce się na tym skupiać, ale no każdy widział, jak było i no co, nam pozostaje robić swoją robotę, to trochę tak jak było w piłce, tak, no każdy widział, że nie wiem, była ręka przy golu dla Francji, jak Amri zagrywał w barażu słynnym z Irlandią w 2010, no ale co, no każdy widział, no ale trudno, no co, no już to jest urok piłki, tak, że tutaj też ręka Boga i tak dalej, no nie, no jednak uważam, że trzeba starać się, aby minimalizować rolę przypadków w dyscyplinach sportowych, zwłaszcza kiedy w grze też są pieniądze, w skokach zawsze te pieniądze będą mniejsze niż w piłce nożnej, ale no zawsze będą też duże, zwłaszcza na takich imprezach jak Mistrzostwa Świata w lotach. Tak, ja jeszcze pozwolę sobie uzupełnić tę wypowiedź Wojtka, bo tutaj mówiliśmy o notach, ale nie możemy zapominać, że taki troglodycki system oceny też obowiązuje przy odległościach, prawda? No przypomnijmy sobie ten lot Eisenbichlera, który został oceniony na 247 metrów, to była bodaj druga seria, a jak tam widzieliśmy powtórkę, no to każdy na Twitterze pisał otwarcie, że to było co najmniej 2-3 metry mniej i to nie była pierwsza taka sytuacja w ogóle, nie była to też jedyna sytuacja w planicy, więc naprawdę no to jest taki apel do Sandro Pertile, żeby on nad tym usiadł z odpowiednimi ludźmi, faktycznie nad tym popracował, bo inaczej będziemy się, za przeproszeniem, wkurzać non-stop przez kolejnych kilka lat. No a te nasze wylewy na Twitterze, no to wiadomo, że niestety na razie mają tak naprawdę zerowe odbicie w rzeczywistości, a tutaj potrzeba zmian i to są zmiany, które są potrzebne na już. Tak, ja tutaj jeszcze też dodam od siebie, że Adrian Dworkowski z SkiJumping.pl właśnie na to zwraca uwagę. Żyjemy w XXI wieku, realizacja telewizyjna próbuje stać na jakim najwyższym poziomie. Dostajemy te wszystkie kąty wybicia, te wszystkie graficzki, ile on tam punktów przewagi dostał i tak dalej. Natomiast sędziowie tak naprawdę dalej tkwią w średniowieczu i dostają tylko to, co widzą od razu i po tym oceniają i to jest według mnie zabawne, ale w takim trochę smutnym stylu. Także no smutne, mam nadzieję, że w końcu jakaś rewolucja dojdzie, bo naprawdę tkwimy w głębokiej dziurze, jeśli chodzi o noty sędziowskie. No i niestety będziemy na to zwracać uwagę pewnie przez cały sezon. Ostatni epizod, drużynówka. Dzisiaj, no mamy medal brązowy. Ja powiem wprost, chyba spodziewany skład, jeśli chodzi o medale. No, wiadomo było, że te trzy drużyny będą walczyć. Chyba tylko ta Norwegia była sensacją. Jak według was to wygląda? Kuba. Jeśli chodzi o drużynówkę, no to szczerze powiedziawszy, ja byłem lekko zaskoczony, dlatego że tak jak już tam u siebie na grupie robiłem ankietę, się pytałem właśnie widzów, kto według nich wygra te zawody, no to tak naprawdę obstawiałem trzy drużyny. A w którymś momencie pojawiła się też Słowenia i my nie dość, że zmieniliśmy w ogóle jakby cel, to znaczy już nie mówiliśmy nawet o zdobyciu złotego medalu, tylko w pewnym momencie mówiliśmy o utrzymaniu się na podium. I to mnie bardzo zaskoczyło, gdzieś tam te negatywne emocje wdały się przez moment. Co do drużynówki, no tak, szczerze mówiąc byłem lekko zawiedziony tą pierwszą próbą Kamila Stocha, a natomiast byłem bardzo, bardzo mile zaskoczony postawą Andrzeja Stękały. No, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się aż tak dobrych rezultatów u tego zawodnika. Jeśli chodzi o Piotrka Żyłę, to było to spodziewane. Ta druga próba w szczególności bardzo miło zaskoczyła.
No i przede wszystkim skoki Dawida Kubackiego były poniżej takiego poziomu, który gdzieś tam kibice oczekiwali od niego. Co do innych zawodników, bardzo mnie zaskoczył dzisiaj Angela Niszek dwoma swoimi próbami powyżej 230 metrów. Też szczerze mówiąc nie spodziewałem się tego. I wielkie brawa w stronę Pero Prełca, dlatego że, no tak jak wiemy, były tutaj te perturbacje związane z ustaleniem składu na drużynówkę, gdzie tak samo było mówione, że przedskoczek nie może brać udziału później w konkursie drużynowym, później znowu to zmieniono. No i Peter Prełc pokazał, że potrafi stanąć na wysokości zadania i oddał dwie naprawdę przyzwoite próby, jak na to, jak na tą ilość skoków, które oddał na tych zawodach. Co do, jeszcze tutaj powiem o reprezentacji Norwegii, no to w pewnym momencie wydawało mi się, że przebudził się Johan André Forfang, bo tak jak wiemy, on w tym konkursie indywidualnym w tych czterech seriach no nie pokazywał za bardzo wysokiego poziomu, a gdzieś ta pierwsza seria dała taki promyczek nadziei, znaczy na niekorzyść oczywiście dla reprezentacji Polski, ale taki promyczek nadziei dla Norwegów, że może jednak trochę tych punktów nabije, po czym była druga seria i 202,5 metra i z powrotem wszystko wróciło do niechlubnej normy u Forfanga. A ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to były skoki Sato. Dlatego, że tak jak już mówiłem o tych skokach w rywalizacji indywidualnej, gdzie nie schodził poniżej 220 metrów, tak zauważyłem jeden tyci malutki szczegół, który reprezentant Japonii zmienił w swojej technice. To znaczy, wyglądało to w ten sposób, że tak jakby odbił się troszeczkę bardziej płasko niż w poprzednich próbach, w tym pierwszym skoku. No i właśnie widzieliśmy, że dosyć sporo stracił na odległości, bo on tam 217,5 metra skoczył, a dopiero w drugiej próbie gdzieś z powrotem chyba przywrócił ten element, który pojawiał się w tych próbach indywidualnych. No i cóż, jeszcze te skoki Ryoyo Kobayashiego były poniżej jakiegokolwiek poziomu, poniżej krytyki. Ja wiem, że Kobayashi nie jest w najwyższej dyspozycji, ale no, przyzwyczaił nas do naprawdę bardzo dobrych rezultatów. No i tak myślałem, że może te skoki koło 215-220 metrów się pojawią, a tymczasem mieliśmy tutaj skoki ledwo powyżej 200 metrów. Wojtek. Tak. Jeszcze coś? Nie. Ale... Nie, to już tak na koniec. Wojtek. No historia Grana Ruda myślę, że na pewno fajna, bo też dużo o nim mówiliśmy, ale nie powiedzieliśmy jednej rzeczy, że on bardzo mocno przeżył to, co się wydarzyło w sobotę, tą porażkę z Geigerem o pół punktu i on zamiast być niezmiernie szczęśliwy, gdzie no, wydaje się, że powinien, no bo przecież to skoczek, który wcześniej w ogóle nawet się nie ocierał o cokolwiek poważnego w skokach, no znany był z tego, że jest śmieszkiem i skacze nago, a nie z tego, że jest bitnym zawodnikiem, no sięgnął po srebrny medal Mistrzostw Świata w lotach i no, jest to już jakiś wymierny wynik, no to on jednak bardziej przeżywał to, że przegrał o pół punktu, gdzie no, to właściwie na skoczni Mamucie to jest gdzieś no, niecałe pół metra, prawda, i to też jest niesamowite i pokazujące to, jak wysoki był poziom i jak zacięta była rywalizacja, że masz cztery skoki, latasz niesamowicie daleko, a na koniec tak decyduje tylko pół metra, no i też może zadecydowała to zamieszanie z Belką, gdzie tam właśnie przed jednym ze skoków Granerud miał taką historię, że tam z minutę prawie czekał, bo najpierw mu tam obniżali, potem podnosili, no i trochę te warunki się w międzyczasie zmieniły i dlatego być może te pół metra dalej był zyskał, oczywiście to jest taka hipoteza z mojej strony i spekulacja, ale no takie rzeczy też czasami mają wpływ później na to, jak wyglądają wyniki. Druga rzecz to taka, że przede wszystkim jestem smutny, że wystartowało tylko 8 drużyn, bo dla mnie konkurs drużynowy, w którym już nie ma nawet pozornej rywalizacji o awans do drugiej serii, no to jednak brakuje mu czegoś i tutaj oczywiście wpłynęła na to pandemia, też forma różnych zawodników słabsza, no bo no Szwajcarzy nie wystartowali przez pandemię, no ale nawet gdyby byli, no to byłoby ich tylko dwóch, bo na przykład Simon Amann jest bez formy, Kilian Payer jest kontuzjowany, więc tutaj jedna reprezentacja odpada.
Czesi też nie startowali z przyczyn trochę koronawirusowych i kontuzji, też z kontuzji, bo tam Roman Kołderka no, ma kontuzję. Niektórzy tam jeszcze nie podnieśli się tak z formą, ten Filip Sakala na przykład też nie może startować, więc no to tam jest dziwnie trochę teraz. Amerykanie mieli się zebrać na drużynówkę, ale ostatecznie też się nie zebrali i no wystartowało 8 zespołów i każdy de facto miał od początku już zapewnione miejsce w drugiej serii, więc no trochę to jest bezpłciowe wszystko, no ale miejmy nadzieję, że jednak będzie to powoli wracało do normy. No Polacy myślę zgodnie z oczekiwaniami to podium w obecnej sytuacji, gdzie trzeba pamiętać, że Austriacy skakali bez dwóch liderów, bez Krafta i Hubera, no to był wynik minimum, tak mi się wydaje, też biorąc pod uwagę to zamieszanie w kadrze słoweńskiej, bo być może, to jest oczywiście znowu hipoteza, ale być może gdyby był Timi Zajc w formie zamiast Bora Pawlowczycza, no to może mielibyśmy większe problemy i wtedy, ja sobie przypominam taki konkurs drużynowy w Zakopanem rok temu na Pucharze Świata, kiedy Kamil Stok wygrywał. Wtedy zajęliśmy 5. miejsce dopiero i trochę tak niektórzy zaczęli się obawiać, czy to nie jest nasze miejsce w szeregu, bo tam wtedy ten konkurs drużynowy był znacznie mocniej obsadzony. No i późniejsze wyniki pokazywały, że może nie aż tak źle jest, zwłaszcza, że też ten Andrzej Stękała się pojawił i tak dalej, ale no forma tych naszych liderów może trochę niepokoić na ten moment, no bo Kamilu Stochu już trochę powiedzieliśmy, natomiast przede wszystkim no to są nieudane, czy nie do końca udane mistrzostwa, nie do końca udane, no bo nieudane to nie, no jednak z medalem wyjedzie, ale nie do końca udane mistrzostwa świata w lotach dla Dawida Kubackiego, no bo jednak 15 miejsce w konkursie indywidualnym, nawet mając świadomości to, że wybitnym lotnikiem nigdy nie był, no to jest rozczarowanie, bo to zawodnik, który najlepiej skakał z naszych do tej pory w tym sezonie, był już na podium w Rudze i wygrał turniej 4 skoczni, przecież w zeszłym sezonie miał w pewnym momencie formę taką trochę przypominającą automat, no a tutaj doszły jeszcze te problemy z plecami, ta kontuzja, której chyba do końca nie wyleczył i z tego względu te wyniki były słabsze i mieliśmy dzisiaj taką trochę dziwną sytuację w tym konkursie drużynowym, że lepiej skakali nasi pierwsi zawodnicy, no wręcz przecież w pewnym momencie po tych dwóch pierwszych seriach byliśmy na prowadzeniu z przewagą 14 punktów, kiedy Andrzej Stękało oddał ten skok na 228 metr. No a dwa ostatnie skoki, gdzie mieliśmy Stocha i Kubackiego, czyli tych naszych no, największych mistrzów, jakby się wydawało, no to może nie to, że drżeliśmy o to miejsce na podium, ale taki delikatny dreszczyk się pojawiał, no i generalnie to tutaj widać było tę wielką różnicę, jaka jest teraz między naszą kadrą, a na przykład norweską czy niemiecką. Zresztą tak sobie teraz patrzę na te wyniki, no to jeszcze też trzeba to podkreślić i kolejna niesamowita historia z tym Andrzejem Stękałą, że on dwa razy był najlepszy w swojej serii, tej drugiej, gdzie też był choćby właśnie ten Forfang wspominany. Przecież też zawodnik mający w dorobku medale Igrzysk Olimpijskich był Pius Paszke, też solidny, bardzo niemiecki zawodnik, był Peter Preutz właśnie, Gregor Schlierenzauer, tak, może już trochę przebrzmiała gwiazda, ale no nie należy go nigdy deprecjonować, a pośród takich zawodników dwukrotnie Andrzej Stękała był najlepszy i mówimy o zawodniku, który no niedawno, czy nawet cały czas być może się tak trafi kiedyś, że jak już knajpy otworzą, no to będzie tacę z jedzeniem podawał, a teraz odwróciły się trochę role, bo to jemu podsunięto tackę z medalem brązowym za Mistrzostwo Świata w lotach i ta jego reakcja na to wszystko w wywiadzie do TVP, która była widoczna, gdzie no popłakał się niemalże, to jest coś, no coś pięknego, no historia jeszcze to wszystko na oczach Stefana Horngachera, który pewnie jakoś niekoniecznie się tam martwi, czy nie wiem, jest wkurzony, no bo jego skoczkowie też osiągają super wyniki i jest bardzo dobrym trenerem, ale być może gdzieś tam chociaż na chwilę z tyłu głowy, jak patrzę na te loty Andrzeja podczas tego weekendu, no to gdzieś mogło mu zaświtać, że kurczę, może w tym Andrzeju nie dostrzegłem jakiegoś potencjału. Michał? Długo się też zastanawiałem, muszę przyznać, nad podejściem właśnie Michała Doleżala do tej drużynówki, czyli w czwartej grupie Dawid Kubacki, w trzeciej Kamil Stoch i o ile początkowo Kamila się nie bałem, tak ten Dawid właśnie jako ostatni, zważywszy na chociażby formę Piotra Żyły, to było duże zaskoczenie. No i tak koniec końców tak naprawdę nie wiem, co na ten temat sądzić, dlatego że moim zdaniem
nawet można byłoby zaryzykować z Klimkiem Murańką w tej drużynówce i pewnie tak byśmy skończyli z medalem brązowym, a kto wie, czy ta strata do Niemców nie byłaby mniejsza, bo naprawdę skoki Kubackiego były moim zdaniem po prostu słabe i też było widać, że nie jest to zawodnik optymalnie dysponowany. Prawdopodobnie tutaj kluczowa rola to są te problemy z plecami, o których nie możemy zapominać i to na pewno w jakiś sposób zwycięzcę ostatniego turnieju czterech skoczni usprawiedliwia. Niemniej Doleżal na pewno zaskoczył, chciał czegoś spróbować nowego. Na pewno też chciał zdjąć tutaj tę presję z Kamila Stocha, unikając czwartej grupy, bo też mógł o tym pomyśleć, patrząc, że ta strata do Piotrka Żyły może nie była taka ogromna właśnie w rywalizacji indywidualnej. No ale jak widać, nawet to się nie udało i tutaj myślę, że też musimy o tym powiedzieć i podkreślić, że Kamil nie po raz pierwszy w swojej karierze gdzieś zawala skok w konkursie drużynowym. No tak było chociażby podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 roku po dwóch złotych medalach. Nawet nie chodzi o to, że zawalanie, bo też i w Mistrzostwach Świata, podczas Mistrzostw Świata w Falun ten skok był gorszy w drugiej serii, który pozbawił nas srebrnego medalu. Podobnie było w Pjongczangu. No i takich sytuacji tak naprawdę jest mnóstwo, możemy je mnożyć, ale nie o to tutaj chodzi. No, ja koniec końców uważam, że właśnie Michał Doleżal mógłby to przemyśleć właśnie, analizując całą sytuację związaną z drużyną i w przyszłości może nieco inaczej tym wszystkim zarządzać. A jeśli chodzi o wyróżnienie też jakichś zawodników, no na pewno ten Granerud i po pierwsze jego skoki, po drugie też niesamowita nota na skoczni na Mamuciej. No, otarł się o 500 punktów, to byłoby coś niesamowitego i taka fantastyczna puenta jego występu w Planicy. Przypominam tutaj 488,4, no dla mnie monstrualna nota, która robi ogromne wrażenie. Mówiliście o Andrzeju Laniszku, więc więcej się wypowiadać nie będzie. Nie będę, Andrzej Stękała to jest nasza historia i na pewno największy zwycięzca w polskiej kadrze podczas tych mistrzostw w Planicy. No i myślę, że fajnie byłoby też wyróżnić w tej sytuacji Piusa Paszkę, bo my mamy swojego Andrzeja Stękała, Niemcy mają Piusa Paszkę, który tak naprawdę napisał bardzo podobną historię do tej, która stała się udziałem Stefana Huli 2 lata temu w Oberstdorfie. Też zawodnik, który przez lata gdzieś tułał się, czasami nawet bez celu, po zawodach Pucharu Kontynentalnego, a pod batutą Stefana Horngachera wystrzelił, trzyma poziom i jest naprawdę mocnym punktem tej reprezentacji Niemiec. I czego bym mu życzył, to podium Pucharu Świata. To się nie udało Stefanowi Huli i mam nadzieję, że Paszka akurat da w tym zakresie sobie radę. I jeśli chodzi o takie mniej pozytywne niespodzianki, no to nie mogę nie powiedzieć o Antti Aalto, który przecież miał fajny konkurs indywidualny, cztery serie na porządnym poziomie, cztery razy powyżej 200 metra, jedno miejsce za Dawidem Kubackim, no to można tutaj w tym momencie powiedzieć gdzieś w Finlandii i nie wstydzić się tego wyniku, natomiast już w drużynie 183,5 i 194,5, no nie było widać, że to jest lider tej kadry, która wciąż jest pogrążona w kryzysie. Tak, teraz bardzo, bardzo, bardzo sprinterskie dzbany i kozaki, bez żadnych wyjaśnień, tylko po prostu zawodnik, dzban, zawodnik, kozak. Norwegia, Kuba. Nie ma, to może Michał w takim razie. Dobra, no to króciutko, czyli kozak Granerud, dzban Lindvik. Wojtek? Kozak Granerud. No i tak, ja się zgadzam, no chociaż tak z tym dzbanem ciężko wskazać, no ale to jest może ten Lindvik, tak? Kuba? Już jestem, miałem wyłączony mikrofon, przepraszam. Sprinterski, oczywiście. Kozakiem będzie Halvor Egner Granerud, a dzbanem Mariusz Lindvik. U mnie podobnie, Granerud, Lindvik. Niemcy, Kuba? Niemcy, dwóch kozaków bym wskazał. Karl Geiger i Markus Eisenbichler, bo tu ciężko tak jednego wybrać. A dzbanem niech będzie Konstantin Schmidt. Wojtek? Geiger, kozak. Zman Schmidt, ale to tylko dlatego, że po prostu trzeba kogoś wskazać, bo on też nie zawalił zupełnie dzisiaj nic. No i myślę, że ma dużą przyszłość ten zawodnik, ale jak trzeba wskazać, to Schmidt. Michał? Jeśli chodzi o kozaka, to Geiger, a w temacie dzbana to nietypowo powiem Wellinger, który opuści Engelberg w przyszłym tygodniu. Ja kozak Geiger za mistrzostwo, a dzban Severin Freund, bo się nie dostał. Polska, Wojtek. Kozak, Andrzej Stękała. No pytanie. Zawsze można. Z banem niech będzie, no trudno, no Dawid Kubacki, bo zawiódł najbardziej, ale no. Michał? To samo, Stękała i Kubacki. Kuba? A kozak, a dzbanem niech będzie Kamil Stoch. No mnie kozak Stękała, a dzban Olek Zniszcza, bo okazał się bezużyteczny. Słowenia? Kuba?
Kozakiem będzie Angela Niszek, a dzbanem niech będzie Timmy Zajc przez tą imbę, którą wywołał. Wojtek? Kozak, Angela Niszek, a dzban... Przepraszam, nie znam imienia i nazwiska tego pana, ale prezes tej Słoweńskiej Federacji. Mhm. Michał? To tutaj myślę, że wyjątkowo wyróżnię Piotrka Prełca, bo fajnie skakał w drużynówce. Adzban z dedykacją dla Melona, Rog Justin. Tak, Kozak, Angela Niszek, Adzban. Ciężko wybrać. No niech będzie Timmy Zajc za te dramy, tak samo jak u Kuby. Japonia? Michał? Oczywiście Sato i Kobayashi, tutaj proszę sobie przypisać, wiadomo co, wiadomo kto. Wojtek? Naoki Nakamura. Kuba? Kobayashi, aczkolwiek jeszcze dodam, że drugim dzbanem byłby Keiichi Sato za wyjątkowo brzydką technikę. U mnie Kozak Yukiya Sato, a dzban Naoki Nakamura, Austria, tak, Austria, Wojtek. No to Kozak Hajbek, a dzban T-Bone, Pascal Kachofer. Za ten dzisiejszy niesamowicie długi lot na 129 metr. Kuba? Ja podobnie jak Wojtek. Michał? Kozak Kraft za walkę, dzban Hajbek za brak mentalu. Tak, u mnie Kozak Hajbek, Adzban, Pumba Okrasa Grzejnik, czyli Timon Pascal Kachofer. I reszta świata, czyli Rosja, Finlandia i tak dalej. Kuba? O Kozaka to ewidentnie Eugenii Klimow, a jeśli chodzi o dzbana... No to wskażę tak, Etunus Jainen. Okej, okay, Wojtek? Myślę, że no Kozak Klimo wiadomo, ale też bym chciał wyróżnić tego Daniła Sadriejewa, bo to jest taki zawodnik, który on był po 31, ale w tym niżnym tak ile tak się pokazywał z niezłej strony, on taki chyba dosyć młody, więc no dzisiaj w drużynówce też dobrze skakał na poziomie Klimowa, więc mam takie wrażenie, że może to być jakiś talent. A dzban z reszty świata... Nie wiem, może ten Etunus Jainen, okay. Najsłabszy z filmu. Michał? Myślę, że kilku Kozaków trzeba byłoby wskazać i tak naprawdę wszyscy, którzy znaleźli się w drugiej, trzeciej i czwartej serii konkursu indywidualnego z reszty świata. A w temacie z bana, no to króciutko Kito Saho. U mnie Kozak Giovanni Bressadola, a z banem wybiorę Patryka Gasinicę, bo czemu nie? Przechodzimy do pytań. Najpierw awangarda skoków narciarskich. Najpierw pytanie do Wojtka. Kto jest większym Polakiem, Jerzy Engel czy Robert Makowicz i dlaczego? Chyba Robert Makowicz, bo więcej gotuje i spędza czasu w kuchni, dlatego jest większy. Ale oczywiście Jerzego Engela szanuję przede wszystkim za to, że tak dobrze zarządza Polskim Związkiem Narciarskim, że nie ma w nim takich konfliktów jak w Słowenii. Tak, tutaj akurat te pytania o Zajca to już poruszyliśmy wcześniej. I kolejne pytanie do ciebie, a ogólnie chyba do wszystkich w sumie. Czy Piela za swoje skoki w Ruczynowie otrzymywał plus 2 punkty za styl ze względu na to, że jest słodki? Wojtek, ty z czekolady jesteś? No, trochę przytyłem ostatnio, no i tam wczoraj mieliśmy taką imprezę małą, no i rzeczywiście koleżanka zrobiła murzynka, znaczy nie wiem, czy tak na to ciasto się w ogóle powinno mówić, no ja afroamerykanina zrobiła. No ja zawsze murzynek mówię, ja jestem niepokojony. Afroamerykanina zrobiła, no to tam nie ukryłam, że sobie trochę tam dziabnąłem ze dwa kawałki. Nie, no wtedy nie dostałem 2 punktów za styl, bo nie byłem wtedy słodki, bo byłem grubo ubrany. Ale muszę przyznać, że dogadałem się z człowiekiem obsługującym pomiar odległości i tylko i wyłącznie dlatego mój rekord życiowy wynosi aż 2 metry. Dobrze. Ja tutaj bym jeszcze dodał coś odnośnie tych skoków Wojtka, że byłem naocznym świadkiem i no uważam, że Wojtek powinien być o wiele wyżej w klasyfikacji generalnej niż de facto był, no za niesamowite zaangażowanie i determinację. Już tam widziałem, jak na belce startowej siedział, to po prostu no, niesamowity duch walki. Tak. Nie, straszne było to, wiecie, bo ja pożyczyłem narty, kurde, od Darka Urbanowicza od siebie z redakcji, tylko on mi nie powiedział, że te narty to mają 25 lat i będzie problem z zapięciem ich. No i nie dość, że ja byłem przerażony samą perspektywą zjechania w torach najazdowych, jeszcze nie zabicia się, to jeszcze te narty mi się tam odpięły ze dwa razy na początku i trzeba je było gdzieś szukać. Ja tam... W ogóle to też dramatyczne, bo to ja tam byłem wyrośnięty strasznie, a na przykład sporo było jakichś takich małych dzieciaków na tej liście startowej i trochę wyglądałem jak swego czasu Emmanuel Adebayor w Realu Madryt, czyli słoń w składzie porcelany.
Dobrze, że na szczęście wiele tych porcelanowych ozdób nie stłukłem, bo później ten art jakoś tak dobijałem tam na siłę i im dalej w las, tym te skoki w cudzysłowie, bo to tam skokiem to nazywać, no te próby były coraz mniej niebezpieczne dla zdrowia, no ale na początku było naprawdę, naprawdę strasznie. Co do Darka Urbanowicza, to muszę pochwalić za komentarz drugiego przejazdu Maryny Gąsienicy Daniel na Eurosporcie, także szanuję, bo oglądałem, także pozdrawiam Darka Urbanowicza. Kolejne pytanie. Myślicie, że w niedalekiej przyszłości można spodziewać się reformy w skokach? Chodzi mi na przykład o punkty za wiatr, które nie uwzględniają wiatru bocznego, o noty sędziowskie, które jak widać nie oddają rzeczywistości. Czy organizatorzy w ogóle patrzą w przyszłość skoków i widzą to, że ocieplenie klimatu może przeszkodzić w przeprowadzaniu konkursów? Skoro dla organizatorów problemem jest zmiana rekordu życiowego na prostej grafice, to nie sądzę, żeby oni myśleli o tak skomplikowanych rzeczach. I nie żartuję w tej chwili. Tak naprawdę gdzieś Pertile też między słowami daje do zrozumienia, że to nie jest w tym momencie ich cel i moim zdaniem to jest błędna decyzja, dlatego że skoki potrzebują reformy i fajnie było, gdyby ta planica po prostu była punktem zwrotnym, ale ile razy już taki punkt zwrotny tak naprawdę gdzieś na mapie skoków narciarskich mieliśmy i ile razy z niego nie skorzystaliśmy, myślę, że to mówi samo za siebie. Dobrze. Znaczy ja przede wszystkim, jak miałbym coś zmieniać na ich miejscu, to troszeczkę bym przystopował z tymi reformami sprzętowymi, to znaczy chodzi mi o to, żeby nieco poluzować regulacje tam odnośnie kombinezonów, nart, ponieważ no tak jak już widzimy od kilku sezonów, toczy się olbrzymia batalia między narodowościami, jeśli chodzi o to, kto ma lepszy sprzęt, jaki tutaj kruczek prawny wykorzysta. W wykonaniu z jakichś innych materiałów i tak naprawdę przez to skoki bardzo tracą na takiej atrakcyjności, ponieważ już tutaj się nie patrzy stricte na rywalizację, co po prostu na to, które państwo jest lepiej zaopatrzone w sprzęt wysokiej klasy. Tak, tu się zgadza z tobą, Kuba, zdecydowanie. Ja natomiast tylko dorzuciłbym, się zastanawiam odnośnie do przyszłości, bo mają być te igrzyska europejskie chyba, tak? W 2023 roku w Krakowie, no i tam jest jakiś pomysł, żeby skoki narciarskie właśnie były jedną z dyscyplin. Ja tutaj ci przerwę na chwilę. Ja jeszcze z tymi igrzyskami europejskimi bym się wstrzymał, bo to Jacek Sasin ma to organizować, jeszcze z tymi igrzyskami to tak pewien bym nie był. No dobrze, to wiadomo, tak, może być różnie. Jacek Sasin w ogóle mieszkał w Ząbkach, to tak jakby ktoś szukał. Bo on chciał kiedyś Ząbki do Warszawy przyłączyć, pamiętam. No nie, Ząbki do Warszawy są przyłączone, odkąd ja pamiętam, żyję w tym mieście na 20 lat i tak myślę, że nie wiem, jak będę miał 80 lat, to tak samo będą chcieli cały czas przyłączyć i będzie temat, tak samo jak temat tramwaju do Ząbek też no się tak przewija. To tak jak u mnie są tacy fanatycy, którzy chcieliby Wilkasa do Giżycka przyłączyć, no nie. No pewnie, i tramwaj do Wilkasu. Ale to by nie było takie głupie, bo kurde, tak jak kiedyś rozkminiałem, to w sumie z zimą i ze strzymanym narciarskiem, no to skoki ma wspólnego tylko to, że no skaczesz na nartach, tak, de facto, no bo te warunki, no to wiadomo, że te wiatry to są trochę inne latem i zimą, no i ten śnieg i wszystko, to jest ta aura, miło, tutaj dały język, jak się mówi, łaniający się ze wzgórza. Ale no, jeśli chodzi o kwestie techniczne, jakieś tam kombinezony, kaski, tego, no to może to trochę różnie, ale fakt, to jest to wszystko to samo. Mamy też letnie Grand Prix, zawody przecież odbywały się w barze zupełnie letniej, no i też ta dyscyplina jest uprawiana i no nie wiem, czy to w sumie gdzieś jak kiedyś tego przemianować na dyscyplinę letnią, czy nie spróbować na parę imprezach, właśnie na takie jakieś igrzyska europejskie, czy może igrzyska olimpijskie raz, że to było latem, a nie zimą, to czy by to jakoś tak strasznie przeszkodziło, ale no to trzeba będzie pomyśleć, zobaczyć i ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać, jeżeli rzeczywiście te igrzyska europejskie się odbędą w Polsce i ze skokami narciarskimi w lecie, no to będzie bardzo ciekawe. Właśnie ja tu jeszcze chciałem na koniec tylko dodać, a propos tego, co mówi Wojtek, że można byłoby spróbować, ale no gdzieś od zawsze te skoki słyną jako sport zimowy i gdzieś ta atmosfera zawsze, tak mi się wydaje przynajmniej, że była lepsza podczas zimy.
dla wielu osób jest to też nienaturalne, te skoki letnie. Znaczy dla mnie jako dla skoczka, no to szczerze mówiąc, nie ma to większej różnicy, jeśli chodzi o samo skakanie. Jeśli chodzi o atmosferę, o ten klimat, no to rzeczywiście ten sezon zimowy o wiele lepiej wypada. Tak naprawdę też wiele osób do dzisiaj mnie pyta na przykład, jak to się dzieje, że skoczkowie mogą skakać latem? Ci ludzie na przykład nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak igelit, tylko myślą, że to jest trawa. Że my lądujemy na trawie i jak to jest możliwe? Więc no tutaj jeszcze musiałaby być długa, długa droga w uświadamianiu tych ludzi, że jednak skoki letnie no to istnieją, że to wszystko jakoś tam funkcjonuje. No, ale to już... Tak, temat. Na trawie jakbyś wylądował, to pewnie byś tam mógł nieźle potem zaryć twarzą później. No wiesz co, Wojtek, szczerze mówiąc, no to nie wiem, czy pamiętasz w Ruczynowie, jak było... Oczywiście, że pamiętam, tam był igielit, po którym... Tak, ale moja ostatnia próba, jak skoczyłem właśnie, jak wjechałem na trawę i szczerze mówiąc, na chwilę zapomniałem o tym, że to już jest trawa. No to skończyło się jak skończyło. Mam to wszystko. A no właśnie. Dobrze, no to przejdźmy właśnie, tutaj do pytania kolejnego, bo mamy ich jeszcze sporo. Z czego może wynikać problem z płynnym przejściem u Słoweńców z wieku juniora do seniora? U nich jest to nagminne. Ja to już poruszyłem przy temacie Zajca. No dla mnie, według mnie w szczególności jest to głowa. Ja mam wrażenie, że oni nie mają takiego mentalności, tak zwanego mentalu, jakby to powiedział Mati Borcić. Ale może jeszcze inne wpływy. Może na przykład Kuba coś innego zauważa. Oj, ciężko mi powiedzieć, naprawdę. Nie wiedziałem, jak się ustosunkować do tego pytania. Przejście z juniora do seniora. Szczerze mówiąc, no nie wiem, jak się do tego ustosunkować. No dobrze, to przejdźmy dalej w takim razie. A może ja coś powiem tylko? Jeżeli chcesz, to bardzo proszę. Tak, króciutko, ja gdzieś tutaj swój wzrok tak naprawdę skierowałem w kierunku warsztatu trenerskiego, jeśli chodzi o Słoweńców, którzy pracują już z tą dorosłą kadrą. Trochę mi to przypomina gdzieś sytuację w Polskim Związku Narciarskim, tylko w Polskim Związku Piłki Nożnej, gdzie uparcie po prostu zatrudniamy polskich trenerów, choć tak naprawdę stać nas na kogoś z zagranicy. I może po prostu Słoweńcy potrzebują kogoś takiego jak Horngacher, który wydobędzie po prostu z tych młodych, utalentowanych chłopaków absolutne maksimum, jeśli chodzi o ich umiejętności. Tak, to już tutaj chciałem dodać, że zobaczcie, jak prężna jest austriacka szkoleniówka, no bo na 6 najlepszych nacji połowa ma austriackich trenerów, tak? I Niemcy, i Austriacy, i Norwegowie mają austriackiego trenera. To trzeba docenić naprawdę, bo są świetnymi fachowcami według mnie. Dobrze, kolejne pytanie. Czy w tym roku będziemy mogli jeszcze cieszyć się z nowych rekordów Ukrainy, Kazachstanu, Estonii? No w tym roku już nie! Natomiast w przyszłym, no Ukraina już miała ten nowy rekord, natomiast Kazachstan czy Estonia, od Kazachstanu to zależy, czy ich w końcu puszczą, a co do Estonii, myślę, że Arti mógłby się pokusić w Planicy w marcu o rekord. Miło, gdyby Arti Aigro jeszcze wyśrubował swoją życiówkę. Zresztą, tak patrząc jeszcze na przykład reprezentację Włochów, no to na przykład Giovanni Bresadola, bo on tutaj też prezentował bardzo równy poziom i być może on też wyśrubuje swój najlepszy wynik. Dobrze, kolejne pytanie. Pytanie do wszystkich. Czy waszym zdaniem Wojciech Piela pobije kiedyś rekord potężnej skoczni w Ruczynowie? Myślę, że bez problemu. Wydaje mi się, że to jest kwestia zmiany sprzętu. Gdyby spróbował skoków na nartach skokowych, to myślę, że bez problemu mógłby. Myślę, że tutaj tkwi wielki talent, ale musiałbym go zobaczyć na żywo. Jeżeli Mateusz Serak zbuduje tam nowy obiekt i ja będę tam jako trzy, to pobiję to, ale w innym przypadku... Parafrazując słowo Pekaranowicza, chciałoby się powiedzieć, Wojtek Piela, on po złoto. Tak, ja mam nadzieję, bo tu tkwi wielki talent, ja mam nadzieję, że ujrzę te skoki na żywo i w przyszłym roku pojadę do tego Ryczynowa, no w tym roku nawet nie myślałem o tym, także... Fajnie, zapraszam wszystkich, tutaj Kuba był, ale bardzo dobry ten sklep, bardzo dobry pigosk, to był jakiś taki główny powód, który wystartowałem, bo każdy z uczestników dostawał darmową karteczkę na bigos, to właśnie właśnie jak się tam ludzie mnie tam pytali, a to przejął do głowy, po co ty w ogóle jak to? Ja mówię, nie, bo bigos dostawać, tylko jeszcze powód. Jakby nie było, to w ogóle tych kart nie pożyczył.
Tak, myślę, że ten Bigos to jest idealny argument dla mnie. Myślę, że akurat w tej kategorii mógłbym próbować o zwycięstwo. Dobrze. No, pewnie. To tutaj pytanie, kto według Was ma największe szanse na organizację Mistrzostw Świata w Lotek 2024? Niby miał być to Harachow. No Harachow na pewno to nie będzie. Myślę, że Oberstdorf. Ruczynów! Smolec! Smolec! Mam nadzieję, że powstanie tam skocznia. Chiny. Słuchajcie, może się sprężą Chińczycy i nas jeszcze zaskoczą, bo coś tam było, była mowa o budowie skoczni mamuciej. Więc może, słuchajcie, no oni wiele rzeczy robią po cichu, któż to wie. Nie wiadomo na jakim etapie faktycznie to jest, więc może tam. Tak, i przechodzimy do pytań z Melonawki. Co sądzicie o Klingenthal, które dostało konkursy za Sapporo? No ja jestem trochę zawiedziony, liczyłem na jakąś inną miejscowość, no ale jeśli już to jest Klingenthal, no to mam nadzieję, że te zawody mnie chociaż nie zawiodą. Podpisuję się, oklepany temat, no ale najważniejsze, żeby skoki stały na fajnym poziomie. Może być. Tak, nic nie zastąpi Sapporo, nawet jeżeli się wstaje oczywiście w środku nocy, to jest ten klimacik, skocznia też jest bardzo fajna, specyficzna. Mimo tego, że rozmiarowo była zbliżona do starej Wielkiej Krokwi, to pamiętamy, że mogliśmy tam oglądać tak zwane niegotyczne rezultaty. Czyli tak, chociażby jest rekord tej skoczni Kamila Stocha, no to jest przecież coś fenomenalnego, jak na rozmiar skoczni Okurajamy. Tutaj pytanie, kto według Was do tej pory najbardziej zyskał, a kto stracił na połączeniu kadra A i B Polski? No jeśli chodzi o mnie, no to najwięcej zyskał Andrzej Stękała i to widać po wynikach zdecydowanie. A kto najwięcej stracił? Może nie stracił, ale wydaje mi się, że już naprawdę będzie miał ciężko. Na Stefana Hule nie postawię, bo to już wiek bardziej, ale Maciej Kot według mnie najwięcej stracił. A jeszcze może bym tutaj wspomniał Jakuba Wolnego, który gdzieś tam tak naprawdę zniknął z radaru i podejrzewam, że taki przeciętny Janusz, który gdzieś śledził te mistrzostwa w telewizji, to nawet o Jakubie Wolnym nie pamiętał przez cały ten weekend. Tak jest. No, szkoda bardzo Jakuby Wolnego. Tak, ja podobnie bym tutaj powiedział, tak jak wy, no ale oni nie tracą na tym, że połączono kadry, tylko tracą na to, że na tym, że no nie są w stanie gdzieś formy znaleźć. I tak się zastanawiam, to jest z tym Maćkiem na przykład Kotem nie tak, no bo jeżeli już drugi trener, czyli Michał Doleżał tutaj nie jest w stanie wyprowadzić go na prostą, no to chyba też w nim tak samym jest jakaś już tutaj przyczyna tych słabszych skoków i gdzieś ten automatyzm się skończył. Szkoda, no bo to był zawodnik w pewnym momencie naprawdę ze ścisłej światowej czołówki, ale ja powiem tak, no nie każdy może być Kamilem Stochem, tak? No to jest jakby przypadek jeden na milion, ewenement, zawodnik, który przez dekadę utrzymuje się w ścisłej światowej czołówce. Ja się cieszę z tego, że w sumie w ostatnich latach w polskich skokach każdy z tych zawodników miał jakieś swoje większe lub mniejsze momenty chwały, no bo już nawet Jakub Wolny, tak, czwarte miejsce na Pucharze Świata, no to powiedzmy, że nawet jeżeli nic więcej już nie osiągnie, chociaż oczywiście trzymam kciuki i życzę mu, żeby osiągnął, bo powinien i ma na to potencjał, no to nawet jak tam kiedyś po latach powie, że był czwarty na Pucharze Świata, no to nie jest to już, nie wiem, oklepywanie buli gdzieś tam, tylko no coś tam osiągnął. Stefan Hula, Maciej Kot, no to medal olimpijski, no to jest też wielka, wielka sprawa. No więc fajnie, że mówię, no mieli chociaż ten rok czy dwa swojego prime'u, no ale no to, że dzisiaj wyglądają jak wyglądają, to myślę, że nie jest przypadek i raczej w tym sezonie do głosu będą chodzić tacy zawodnicy jak Stekała, Murańka i Zniszczą, zresztą widzimy w pokładzie na NBA, że on właśnie w ten sposób wygląda. Dobrze, kolejne pytanie. Dobrze, że zaznaczyłeś Evenement. W sumie nie bez powodu się tak przecież jego klub sportowy nazywa. Tak jest. Oczywiście. Się wszystko łączy. Tak, kolejne pytanie. Czy jeżeli powstanie w Chinach mamut, to będzie można liczyć na regularne wypady do Chin? Czy zacznijmy od tego, że nie wiadomo, czy ten mamut powstanie, bo jak to Chińczycy lubią sobie snuć bajki. Jeżeli powstanie, myślę, że tak. Ja nie widzę przeciwwskazań przede wszystkim i myślę, że to jest najważniejsze w tej całej dyskusji. Dobrze, to kolejne pytanie. Czy Giovanni Bressadola ma papiery na bycie zawodnikiem na powiedzmy top 10 w konkursach Pucharu Świata w Lotach? I jak tak, to kiedy to się może stać? No według mnie akurat Bressadola nie ma papierów na top 10, raczej top 20, jeżeli już. Czy ja bym zapytał Łukasza Kruczka? Ale w ogóle... Proszę, tak, mów. Dobra. Jeśli chodzi o pana Bressadolę, no to... Wydaje mi się, że nieco trzeba byłoby go oszlifować. To znaczy on ma pewne predyspozycje na taką regularność, gdzieś tam jeszcze pewnie brakuje
tych kilku elementów do oddawania dłuższych rezultatów, ale to wiadomo, no to też gdzieś zależy od formy, od dyspozycji. Wydaje mi się, że jakby był w naprawdę takiej już mocno wyszlifowanej formie, no to byłby w stanie osiągać takie, powiedzmy, top 15. Może nie top 10, no bo rzeczywiście widzimy, że tu konkurencja jest dosyć duża, ale top 15, gdyby naprawdę się spiął, to mógłby jeszcze niejedną osobę zaskoczyć. Dobrze, kolejne pytanie. O, to akurat do Wojtka. Co się dzieje z sympatycznym reprezentantem Nikaragui, Edsonem Montero? Pracuje, ciężko trenuje. Ostatnio został mistrzem Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibu. Natomiast no, niestety trafił na reżim w Nikaragui. Obecnie rządzi tam pułkownik Medrano i nie chce go wypuścić na zawody do Europy, bo boi się, że po pierwsze przywiezie do Nikaragui koronawirusa, bo tamtejszej propagandy koronawirus istnieje tylko w kapitalistycznej i złej Europie. A po drugie, no, myślę, że mógłby tam zapoznać się z kapitalistyczną ideologią, z pewnym no, przepychem i zepsuciem światowym, no i już wtedy na przykład, nie wiem, nie wróci do Nikaragui i zacznie szerzyć niechlujność i zacznie szerzyć pech. Także po prostu no, jest to ciężko w tym momencie, ale z tego co słyszałem, generał Medrano już jest strzelkiem wiekowym, więc może umrze, to Edson zobaczymy jeszcze na skoczniach europejskich. Życzymy Edsonowi powodzenia. Teraz cztery szybkie pytania, które musimy odpowiedzieć tylko tak lub nie, bez żadnych wyjaśnień. Loty w grudniu. Ja jestem na tak. Jeszcze jak? No tak, no dlaczego nie? No bo miałem wątpliwości, ale teraz już mam ich mniej albo właściwie w ogóle. Jeszcze Kuba, bo nie odpowiedział na to pytanie. Powiem, że tak. Dobrze. Tak. Loty w planicy w nocy w razie konieczności, na przykład złe warunki, tak czy nie? Ja się pewnie wyłamię z tej czwórki, powiem, że nie. W środku nocy, tak? Znaczy... Czy wieczorem? No to już, trzeba do pana Olosa akurat kierować te uwagi. No w środku nocy to nie, no to już niech skoczkowe w nocy to się śpi. Ale wieczorem no nie, no, chyba też te zawody pokazały, że planica wieczorem już w ciemnościach też ma swoje plusy, więc ja tutaj nie widzę przeciwwskazań. Jeżeli mówimy tutaj o oświetleniu, no to czemu nie? A jeśli mówimy tutaj o kompletnym skakaniu w środku nocy, no to chyba Simon Amann najlepiej może potwierdzić, że nie jest to zbyt dobre, tak wracając jest do pewnych igrzysk. Więcej lotów, tak czy nie? Tak. Zdecydowanie tak. Zawsze. No, jednak z jeden weekend więcej, dwa może i tak, ale też no nie róbmy z tego pucharu lotów. Oczywiście, nie, absolutnie, ale dwa weekendy to wydaje mi się za mało w tym sezonie. Feasting no, tour. Mogły być ze trzy. Feasting Tour. Chcielibyście powrotu czy nie? Ja osobiście nie. Nie tęsknię. Zdecydowanie nie. Dobrze. Panie. Chyba. Mhm. Czy jeżeli też Słoweńcy się nie ogarną, to już czas najwyższy, żeby sprowadzili dobrego trenera z zagranicy? Tu już poruszaliśmy to wcześniej, ja powiem, że tak. Również tak. Mhm. Dobrze, kolejne pytanie od Kozieło, oczywiście jak zwykle długie i szerokie. Pytanie do wszystkich. Czy przychylacie się do teorii m.in. Filipa Wiśniewskiego, że w przypadku Kamila Stocha zabrakło tej tak zwanej praktyki startowej, żeby walczyć o medale, czy raczej do samego zawodnika, który odpowiedział ironicznie, no tak, za miesiąc to bym na pewno wygrał, hehe. Nie było treningów na kopycie w Ramzeł, dlatego nie było złotego medalu. No, jeszcze się porządnie nie rozgrzał, nie wszedł w sezon i tak naprawdę zawsze ta druga część sezonu była mocniejsza w wykonaniu Kamila, więc może tu z tej strony. Tak. Też tak. Ale Karl Geiger też nie startował w niżnym Tagila, a widzimy co zrobił. No ale to się nie zgadza z narracją, co ty mi tu będziesz gadał w tej chwili? Tak, o, to kolejny. Spokojnie. Pewnie jak spojrzycie na prawdziwą sytuację polityczną w Nikaragui, to też nie zgadza się z moją narracją, ale no czasem trzeba coś powiedzieć. Nie? Tutaj Dymil, pytanie do Wojtka. Dlaczego wybrałeś najlepszy program o skokach na polskim YouTubie z kosztem Ligi Minus? Ale co ja wybrałem? Ja nie wybieram. Poza tym Ligi Minus, no to w Lidze Minus prowadzącym jest ktoś inny, a zresztą skokarki się ogląda przyjemniej niż Ekstraklasy. Tak? Oj, to prawda, zdecydowanie się zgadzam. Jeszcze ja. Wierzcie mi, że ja
na co dzień Ekstraklasę, to oglądam mecze Legii Warszawa tylko, no bo kibicuję i jestem tutaj stąd, więc no, niezależnie od tego, jaki paździerz grają, no to się włączę i jednym okiem daję, że oglądam. A więcej tych meczów, no to jak mi się zdarzało ze dwa razy czy trzy, że byłem, no bo tam 57 innych osób nie mogło, innych ekspertów nie odebrało telefonu, no to z 58 wyborem Pawła byłem ja. No to jak mi tam zaproponował, to nie wiem, ze 3 dni wcześniej, mówiąc, że jak przyjdź do Ligi Minus tego, to żeby udawać, że jestem merytoryczny, no to sobie to obejrzę wtedy tyle meczów, ile mogę, ale no też to nie było łatwe. Mecz Krakowia Stal Mielec obejrzeć w całości, no to ja już bym wolał oglądać Mistrzostwa Włoch w skokach narciarskich na skocznik K70. Tak, myślę, że pan Olos jest idealnym gościem do Ligi Minus, gdyż jest zagorzałym fanem Stali Mielec, także myślę, że Paweł Paczel powinien się zastanowić nad zaproszeniem właśnie tego człowieka. Ja od siebie rekomenduję. Podpowiem. Ja od siebie rekomenduję, myślę, że warto, żeby zaliczył debiut. Dobrze, ostatnie tutaj mamy po jednej ulubionej anegdocie świątecznej od każdego z gości bym poprosił. Ja nie mam, także oddaję głos, jeżeli ktoś ma. Świąteczna? Tak. Kurde. Mi nic nie przychodzi do głowy. Może wzrost Juki i Sato, ja nie mam innego pomysłu. Ja powiem taką zawaluowaną trochę, ale no niech będzie, no jakoś tutaj zawsze można znaleźć połączenie świąteczne, że święta kojarzą nam się zawsze, prawda, też jednak właśnie z murzynkiem, ze słodyczami, z ciastem, prawda, no tam z miłym czasem, no i prawnicy również postanowili spędzić święta w swoim gronie, spotkali się w drugi dzień, prawda, koledzy z roku, no i okazuje się, że najwięcej pączków było z czym? Z adwokatem. I to jest jeszcze to, a drugi dowcip jest taki, uwaga, też prawniczy, że jak nazywa się sędzia, która nie lubi Wisły Kraków? Niezawisła. Myślę, no, że także byłbyś godnym następcą Karola Strasburgera w Familiadzie. I, tak, tym tym pozytywnym akcentem. Myślę, że Kozieło mógłby z tobą powalczyć. Także tutaj ja czuję jakąś walkę. Myślę, że Adrian Kozieło zrewanżuje się za tydzień, gdyż będzie jednym z gości po podcastu w Engelbergu. A ja się na dzisiaj żegnam z państwem. Długo wyszło, ale myślę, że warto, nie akurat nie, ale gości wysłuchać. Michał Grzela, WP Sportowe Fakty. Dziękuję bardzo. Wojtek Biela, Weszło FM, kanał sportowy, dokładnie program Wysokich Lotów, ale też Football Bloody Hell i tak dalej, a daj pan spokój. Dziękuję bardzo. I Kuba Radziszewski z Perspektywy Skoczy. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, na razie, cześć. Słyszymy się za tydzień po Engelbergu. Dobranoc, do widzenia.